19 października około godziny 14 na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta i Wolności w Bielawie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu komunikacji miejskiej. Według wstępnych ustaleń kierujący autobusem linii numer 2 zasłabł, wjechał w znaki i zatrzymał się na latarni. Nikt nie doznał większych obrażeń, kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracował zespół pogotowia ratunkowego, energetycznego, policja oraz zespół Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. 19 października dyżurne stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Bielawa. Na miejsce został zadysponowany jeden samochód z Państwowej Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że autobus zjechał z drogi, wjechał w przydrożną latarnię. Na miejscu w momencie dojazdu Państwowej Straży Pożarnej był zespół ZRM. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W tej chwili oczekujemy na przyjazd energetyki i zarządcy drogi. Na czas działań łącznik między drogą Żeromskiego a Wolności był zablokowany całkowicie.